Debata dnia. Czy polski rząd powinien zaskarżyć kolejne rezolucje Parlamentu Europejskiego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako niezgodne z traktatami europejskimi? Dlaczego reprezentanci Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Medyków nie chcieli dziś rozmawiać o sytuacji ratowników medycznych w Kancelarii Prezydenta, a dalej domagali się spotkań z prezydentem i premierem? Wreszcie, jaki jest ekonomiczny sens sprzedawania, czy przepraszam, próby odkupienia za 45 milionów złotych od Francuzów 51% udziału w firmie Saur Neptun Gdańsk, spółki, która dzierżawi infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną i której 30-letnia umowa kończy się za 15 miesięcy, skoro właśnie ta cała infrastruktura za te 15 miesięcy i tak przejdzie na rzecz majątku Gdańska. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Krzysztof Świątek, zaczynamy debatę dnia w Polskim Radiu 24. Witam serdecznie gości naszej debaty, a są nimi Paweł Badzio z Gazety Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. I Łukasz Jankowski z Radia Wnet i Telewizji Republika. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Panowie, zacznijmy od rezolucji. Parlament Europejski pracuje ciężko, naprawdę ciężko. Rezolucja goni rezolucję. Zacznijmy od tej, która jest projektowana, która jeszcze nie została przyjęta, ale ma się zająć ponownie sprawą praworządności w Polsce. Europosłowie mają ocenić krytycznie stan wolności mediów i dalsze pogarszanie się stanu praworządności w Polsce. Mają być przewidziane kary dla Polski. A co jest takim pretekstem? Otóż to, że członkowie Parlamentu Europejskiego mają domagać się, by szef polskiego rządu, premier Mateusz Morawiecki, wycofał swój wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania kwestii nadrzędności prawa krajowego nad unijnym. Jak wiemy, ten wniosek w Trybunale Konstytucyjnym wciąż się znajduje. Zdaniem europosłów takie działania naruszają zasadę praworządności. Co więcej, w tym projekcie rezolucji jest mowa o tym, że Trybunał Konstytucyjny jest ciałem, tutaj cytat, bezprawnym. No i teraz właśnie pytanie, jak to jest? Bo przecież kwestie nadrzędności prawa krajowego, czyli konstytucji danego kraju nad prawem unijnym, badał chociażby Trybunał Konstytucyjny w Niemczech, badał Trybunał we Francji. Czy polski Trybunał nie ma prawa tego badać? Dlaczego wtedy nie grzmiano nad brakiem praworządności w Niemczech? No i wracam do mojego pytania wyjściowego. Czy w związku z tym polski rząd może powinien zaskarżyć tę rezolucję Parlamentu Europejskiego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako niezgodną z traktatem europejskim? Paweł Badzio. No, ten pomysł może tylko przez chwilę wyglądać na absurdalny, ale wcale taki nie jest. Przede wszystkim mamy taką dziwną obecnie sytuację, że rzeczywiście rezolucja goni rezolucję, rezolucja przeciwko Polsce goni następną rezolucję przeciwko Polsce, Węgrom, czasami innym krajom. Właściwie, żeby powiedzieć, że europarlamentarzyści są pracowici, to uważam, że powinni wydawać takich rezolucji dwie dziennie. Jeżeli wtedy one by się spotykały z odpowiednimi uchwałami, podobnymi, które dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość przyjęło w sprawie przynależności Polski do Unii Europejskiej, to byśmy mieli odpowiednie chyba zagęszczenie, jeżeli chodzi o pewne fakty w tej kwestii, to znaczy i w sprawie polexitu, i w sprawie oczywiście bardziej istotnej, czyli praworządności. Myślę, że można, tylko że chyba nie warto, bo ciągle Parlament Europejski, mimo swoich ambicji ogromnych i tego, co się nazywa też taką ekspansją kompetencyjną, to nie dotyczy tylko Parlamentu Europejskiego, ale wszystkich instytucji Unii Europejskiej, tak zwane kompetencje creep, mimo tego, co on prezentuje, chyba warto być spokojniejszym. I tutaj spojrzałbym tylko przez filtr tego, co mówiła dzisiaj Ursula von der Leyen. Media prześcigają się w interpretacji tego, to znaczy na ile to było wystąpienie antypolskie, a na ile ono specjalnie Polską się nie zajmowało, tylko było ogólnie poprawne. To w zależności od tego, które medium popiera, który nurt myślenia w polityce i którą formację. Przykładowo Onet ustami jednego z komentatorów mówi, że co prawda Ursula von der Leyen nie mówiła dzisiaj w tym niezwykle ważnym przecież wystąpieniu swoim
nie wymieniła Polski, no ale przecież wszyscy oni wiedzą, a przede wszystkim mów komentator wie, że o Polskę chodzi. Nawet jeżeli jest ktoś z gorzko musiał przyjąć takie wsparcie Ursuli von der Leyen, jeżeli chodzi o działanie polskiego rządu na granicy, łącznie z tą solidarnością, która się pojawiła pomiędzy Polską, Litwą i Łotwą, to jednak przecież ktoś ciągle znajduje jakieś uchybienie, bo Ursula von der Leyen powiedziała, żeby nie wykorzystywać tej sytuacji na granicy do celów politycznych. No a kogo mogła mieć na myśli? No na pewno Prawo i Sprawiedliwość i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, że w tej atmosferze jest niesłychanie dużo gorączki, ale trochę też znajduję tutaj, mam wrażenie, poczucie jakiegoś trochę absurdu. Kiedyś mówiło się, że Europa jest chora na swojego rodzaju sklerozę. Nazywało się to eurosklerozą. Ja bym bardzo chciał, żeby nie doszło z naszym kontynentem i z Unią Europejską też do czegoś takiego, co można byłoby nazwać demencją albo eurodemencją. A są takie przesłanki, żeby tak myśleć. Euroskleroza to rzeczywiście może być chyba przypadłość, na którą cierpią przynajmniej częściowo część europarlamentarzystów. Wydaje się, że ten projekt rezolucji cytowanej to chyba musi być autorstwa europosłów z Polski, bo no, te niektóre sformułowania to już są żywcem wyjęte z pewnych także wypowiedzi polityków, chociażby Platformy Obywatelskiej czy Lewicy. No ale tutaj pytanie, bo pan redaktor Badziu powiedział, że może na pozór moje pytanie jest może nawet absurdalne. No ale wracam też do tego, co mówią chociażby profesor Zdzisław Krasnodębski wnioskował w sprawie Komisji Europejskiej. Mówił, że polski rząd powinien rozważyć na przykład zaskarżenie do TSUE Komisji Europejskiej za bierność w sprawie zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy. No skoro Parlament Europejski wykracza poza swoje kompetencje. Oczywiście dodajmy, ja się zgadzam z tym, że nadal wątłe są te kompetencje Parlamentu Europejskiego i nadal te rezolucje może sobie podejmować we wszelkich rozmaitych sprawach, ale jednak dodajmy, że jest pewna presja ideologiczna wywierana w ten sposób i dodajmy także problemy samorządów, które ośmieliły się przyjąć uchwały o ochronie tradycyjnego modelu rodziny, co do zatwierdzania na przykład pewnych funduszy czy projektów właśnie europejskich. Pytanie do Łukasza Jankowskiego w takim razie, czy no może faktycznie Parlament Europejski, skoro wykracza poza traktaty, to może w takim razie trzeba upomnieć w ten sposób, taki dać sygnał polityczny, takim wnioskiem. Jak pan to widzi? Ciekawa koncepcja. Nie wiem, jak to rozstrzygnie się w kręgach rządowych i kręgach Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast ewidentnie widać, że pewna wojna czy walka o zakres władztwa między Polską a Komisją Europejską bynajmniej się nie kończy, czy nawet w ogóle unijnymi urzędnikami, a wchodzi na coraz to wyższe. To jest walka coraz bardziej dla Polski znacząca, szczególnie dla polskich władz, że to, co miało się stać przy okazji wymiany premiera jeszcze w poprzedniej kadencji, czyli pewne załagodzenie sporu z Brukselą, nie nastąpiło, że to jest spór w zasadzie no, natury już takiej nierozwiązywalnej, można powiedzieć. Jest tak, że Polska, że jednak wizja Prawa i Sprawiedliwości, czyli państwa znacznie bardziej suwerennego w ramach, czy państw znacznie bardziej suwerennych w ramach Unii Europejskiej, napotyka na silny opór i zobaczymy, jak długo to potrwa, bo jest tak, że w tej chwili zmiana w Waszyngtonie także ośmiela czynniki brukselskie, które czują się, że jest ostatni moment, żeby jakiś skok w kierunku Federacji Unijnej wykonać, że jeżeli tego nie wykona się teraz, to za chwilę może być bardzo, bardzo trudno, bo różne i globalne, i wewnętrzne procesy będą raczej grać za chwilę na dezintegrację Unii Europejskiej. Kwestia ekonomiczna, kwestia coraz większego rozjeżdżania się ekonomicznego północy i południa, kwestia strefy euro. Kwestia tego, na ile strefa euro na pewno jest zyskowna dla krajów południa, na ile dla Niemiec, te wszystkie kłopoty będą narastać. W zasadzie ucieczka w ten nowy zielony ład w politykę ekonomiczną jest bardzo ważną ucieczką do przodu, ale jak wynikałoby z poprzedniej debaty w Europarlamencie, tej wczorajszej, nawet wśród grup, które bardzo mocno popierają Komisję Europejską integrację, ten propozycja Timmermansa, ten zakres
zmian w projekcie Fit for 55 napotyka na opór, a już nie mówiąc o opóźnieniach krajowych, o innych gremiach, więc wydaje się, że elity brukselskie mają taki ostatni dzwonek, żeby narzucić swoje władztwo w Europie Środkowej. No i to jest próba nerwów. Tutaj nie wiadomo, jak się skończy. Coraz częstsze przesłuchy, że jednak krajowy plan odbudowy zostanie uruchomiony i że on pewnie 22 września, może z 2 października zostanie na Polski uruchomione. Zresztą warto pamiętać, że Czechy dostały na przykład warunkowo zatwierdzenie swojego krajowego planu odbudowy, co też świadczy, że może zostać taka specjalnie przygotowana ścieżka dla Polski. To wszystko by wskazywało, że ta rozgrywka być może się skończy tym, że rzeczywiście będzie przyjęcie KPO, ale że teraz tworzy się nowy front, czyli praworządność, i że trzeba będzie o każde pieniądze cały czas walczyć, bo trzeba będzie cały czas kupować. Więc przed polskim rządem, przed Prawem i Sprawiedliwością długa batalia, która pewnie się zakończy w roku 28, kiedy Polska stanie się płatnikiem to. A wtedy sytuacja będzie zupełnie inna. Łukasz Jankowski mówi o tym zatwierdzeniu prawdopodobnym jednak Krajowego Planu Odbudowy, ale także o możliwym wiązaniu funduszy z praworządnością. No i na ten problem zwróciła dzisiaj uwagę była premier polskiego rządu Beata Szydło, aktualnie europarlamentarzystka z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Właśnie wskazywała na te problemy samorządów i pytała także o podstawę prawną. Tak, ja jeszcze bym wrócił na chwilę do tego, co mówił. To jeszcze Paweł Badzio. Ja myślałem, że zanim Paweł Badzio, to jeszcze udałoby nam się posłuchać właśnie fragmentu wypowiedzi pani poseł Beaty Szydło. Fasada naszego europejskiego domu jest piękna. Pani przewodnicząca jeszcze dzisiaj ją pokolorowała dodatkowo. Ale w środku niestety bałagan. Na jakiej podstawie traktatowej, ale też i moralnej, Komisja Europejska chce karać regiony, gminy, województwa, które publicznie wyrażają poparcie i wsparcie dla tradycyjnego modelu rodziny czy dla wartości chrześcijańskich? Jakież to przepisy traktatowe pozwalają łączyć praworządność z wypłacaniem funduszy europejskich? No i odpowiadając na to pytanie pani premier Szydło, można powiedzieć, że żadne przepisy traktatowe, żadnego traktatu europejskiego tego nie przewidują, ale w tym kontekście jeszcze włączę tą drugą rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie małżeństw jednopłciowych. No Parlament Europejski wzywa, żeby te przepisy obowiązywały we wszystkich krajach członkowskich. Także prawa, no tak jest w niektórych krajach, że kiedy są rodzice tej samej płci, to mają z takich samych praw, nazwijmy to, rodzicielskich korzystać w innych krajach, które takich przepisów nie mają. To jest znowu rezolucja, ona nie ma mocy prawnej, no ale jest pewną presją i pytam w takim razie Pawła Badzio, co z zasadą suwerenności krajów członkowskich w sprawach światopoglądowych, kultury, ideologii? No, z suwerennością zawsze jest tak, że jest to wypadkowa własnych polityk i tego, co się na świecie dzieje. No nie jest niestety suwerenność czy niepodległość sprawą zero-jedynkową i nie zależy też od tego, czy ogłosimy się maksymalnie niezależni czy suwerenni, czy też nie. Ale sytuacja jest, tak jak mówił Łukasz przed chwilą, bardzo specyficzna, dlatego że rzeczywiście rezolucja, tak jak mówiłem, goni rezolucję. Nie znam innych, co prawda, rezolucji, może niektóre były sensowne Parlamentu Europejskiego do jakiegoś stopnia, nie wiem tego. No te, które były cytowane, to nie będę komentował. Natomiast jest to rzeczywiście, jak ja powiedziałem, o eurodemencji, no to jest coś w tym, dlatego że jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje w gospodarce europejskiej, to są dane niewesołe pozorom. Co prawda Ursula von der Leyen mówiła o wzroście gospodarczym, że udało nam się z pandemią i tak dalej, ale Amerykanie, uważni obserwatorzy ekonomiczni, którzy obserwują też gospodarkę europejską, mówią o europejskiej lekcji klimatycznej dla Ameryki.
To znaczy ceny energii w Europie tak gwałtownie rosną, że to nie może odbić, to musi się odbić w sposób wyjątkowo negatywny, odbija się to właśnie te przyspieszenie tych działań politycznych, jednych potrzebnych, innych niepotrzebnych, absurdalnych, wariackich i tak dalej, to jest jakby pochodną tego, co się dzieje w gospodarce i z zapowiedzią tego, co się dzieje. Weźmy pod uwagę na przykład to brzmi może mało spektakularnie, ale że ceny energii elektrycznej, niedawny członku Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, skoczyły do prawie do 500 dolarów za megawattogodzinę. Nic to nie znaczy, ale o co chodzi? To znaczy jest to 700% wzrostu w ciągu 10 lat ceny energii. Jeżeli spojrzymy na przykład, co się dzieje z inflacją w Niemczech, w jaki sposób ceny energii elektrycznej podwyższają tą inflację, te odczyty przyczyniają się do najwyższych odczytów inflacji w Niemczech od 1993 roku, czyli od 20 lat. Że polityka antywęglowa Europy doprowadziła do kompletnego niedoboru paliw kopalnych, że teraz, kiedy się okazało, że z wiatrem są kłopoty, notabene Orlen się chwali, że będzie inwestował w te farmy wiatrowe i tak dalej, ale ten rok to jest dosyć przerażający dla Europy, bo tej energii z wiatru zabrakło i dochodzi do szaleństwa cenowego w ogóle, jeżeli chodzi o energię elektryczną. Więc być może rzeczywiście w takiej sytuacji, jaka jest, no to trzeba doprowadzić przynajmniej do jakiejś szybkiej federalizacji, żeby przynajmniej niektóre kraje, które mają które mają pewne zasoby, nie korzystały ze swojej przewagi konkurencyjnej, tak, i żebyśmy na tym jednym wózku jakoś tam próbowali, nie wiem, chyba się ratować, bo tylko takie słowo mi przychodzi do głowy, ale tutaj oczywiście diagnoza jest taka, żeby zachować daleko idącą wstrzemięźliwość, obserwować to, tego, co się dzieje i pewnie też nie doprowadzać się do jakiegoś stanu zwątpienia pod wpływem tego, co jeden parlament, drugi parlament tam próbuje wymyślić w tej sprawie. Chociaż oczywiście zgadzam się, sytuacja wcale nie jest taka łatwa. To panowie tutaj obaj wskazywali na ten projekt Fit for 55 i także na te kwestie, to co Paweł Badzio nazwał europejską lekcją klimatyczną. W takim razie rzeczywiście wejdźmy w ten wątek. Ja też w takim razie go podejmę, skoro rzeczywiście może trzeba o tym przede wszystkim rozmawiać, właśnie o cenach, rosnących cenach prądu, no bo jeżeli słyszymy to, co powiedział Paweł Badzio, że w Wielkiej Brytanii ceny prądu w ciągu 10 lat wzrosły o 700%, no to za chwilę ten problem będzie dotyczył także po prostu polskich konsumentów. W takim razie pytanie, no bo jeżeli słyszymy o tym, jeżeli nawet przyjąć te teorie ocieplenia klimatycznego, emisji CO2, jeżeli słyszymy, że ta emisja CO2 w przypadku całej Europy to jest 9% w skali świata, no to rodzi się pytanie, czy my w imię tego, no nazwę to jednak szaleństwa klimatycznego, mamy w tym wszystkim, mamy temu ulegać, mamy rezygnować na przykład z naszych zasobów tradycyjnych, czyli chociażby z węgla kamiennego i brunatnego, no bo do tego się przecież to wszystko sprowadza. Wiemy o tym, że program jest rozpisany, odchodzenie od tradycyjnych paliw kopalnych do roku 2049, aczkolwiek presja już jest na wygaszanie bloków węglowych, na wygaszanie bloków energetycznych dużo większa i to ma następować już w latach 2028, 29, 30 i tak dalej. Pytanie, czy my w tym wszystkim musimy uczestniczyć, kieruję do Łukasza Jankowskiego. I też nie czuję się ekspertem, jeżeli chodzi o nowe technologie, ale z tego, co wiem, także z polityk rządowych, które starałem się śledzić dość wnikliwie, jest istotna obawa, czy nie tyle zaniechanie transformacji energetycznej, odchodzenie od węgla, to jest dobry wpływ na planetę, na ceny energii w związku z polityką zresztą Unii Europejskiej i sprawami, czy uprawnieniami do emisji CO2, ale czy nie wejście w tej chwili w tą rewolucję, słyszę mądre, to nie jest zepchnięcie naszej gospodarki na boczny tor, bo centralna energetyka nie będzie zdolna do wejścia w rewolucję przemysłu czwartej generacji, który potrzebuje rozproszonej do energii, magazynów energii i innego sposobu zarządzania energią. Więc to jest też ten poziom, którym warto pamiętać, że to jest pewna rewolucja technologiczna i ona okej. Na pierwszy rzut oka wydaje się być droższa, ale daje też pewne możliwości rozwoju gospodarki, którego nie daje centralna energetyka. I to jest pewna uwaga, którą warto się tam przed nagraz wyciągnąć, bo czasami o tym zapominamy. No, wracając co do samych cen. Jeżeli chodzi o
polskie warunki, to węgiel kamienny jest drogi. To jest tak, że no, siłą rzeczy my, chociażby z Zagłębia Śląskiego, i tak musielibyśmy wychodzić. No, w Rudzie Śląskiej kopalnia Halemba, zwana Halembą Głęboką, no, fedruje bardzo głęboko i wydobywa bardzo drogi węgiel. Znacznie droższy niż to, co możemy kupić na Redzie w portach na polskim wybrzeżu. No, jest pytanie, czy dzisiaj jaki procent energetyki opierać na drogim materiale. Oczywiście w Polsce z bezpieczeństwem warto być może to zachować. Warto być może zachować Zagłębie w województwie lubelskim, które tylko wydobywa węgiel tańszy i w lepszej jakości. Mniej więcej to jest tak już do mieszkał Siarczanów. Ale jest takie pytanie, natomiast no, wydaje się, że tradycyjny taki nasz sposób energetyki węglowej już jest nie do utrzymania, bo nie mamy już do niego taniego czy konkurencyjnego paliwa. Niezależnie od tego, czy byłyby polityki unijne, czy by ich nie było, to i tak żeśmy przespali parę lat w transformacji energetycznej. Najbardziej żal budowy bloku jądrowego. Żal, że kolejne rządy, także z obecnym rządem, zabierają się za ten projekt niezwykle opieszale. Tak? Wydawało się, że Prawo i Sprawiedliwość będzie pierwszą formacją, która do tego projektu budowy jednego, dwóch, trzech bloków jądrowych przystąpi na poważnie, na serio. No, okazuje się, że tak nie jest, że to jest szósty rok rządu tej władzy, tej partii, tej koalicji rządzącej i efekty są nieduże. Czy coś się ruszyło, są memoranda, są podpisane pewne decyzje, pewne porozumienia, ale nie ma ostatecznej decyzji co do technologii, pewnie amerykańska, ale nie jest to zamknięte, nie ma ogłoszonego placu budowy. Trochę się ruszyło się kapitałowo, powstaje spółka, coś się dzieje, ale jak na 6 lat rządów, to efekt jest nieduży. Czyli nie stoi o platformie, bo wyzwania związane z cenami energii, w ogóle z transformacją energetyczną są spore. W Polskim Radiu 24 za moment i w najświeższe informacje, a my do naszej debaty wrócimy już po serwisie informacyjnym. Krzysztof Świątek, druga część debaty dnia w Polskim Radiu 24, a najważniejsze wydarzenia komentują Paweł Badzio z Gazety Obywatelskiej, Łukasz Jankowski z Radia Wnet i Telewizji Republika. Jeszcze nawiążę do tej drugiej rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie tak zwanych małżeństw jednopłciowych. Tam zresztą w tej rezolucji jest mowa o tym, że akurat w Polsce i na Węgrzech ma być dyskryminacja społeczności LGBTIQ. No ciekawe, akurat w kraju, w którym mieliśmy prezydenta Słupska, Roberta Biedronia, który otwarcie przyznawał się do swojej orientacji homoseksualnej, aktualnie jest posłem do Parlamentu Europejskiego, jego partner jest Krzysztof Śmiszek, jest posłem do Parlamentu Krajowego, mieliśmy także transpłciową posłankę Annę Grodzką, więc można by powiedzieć, że Polska jest krajem tolerancji, ale nawiążę do czego innego, bo dzisiaj także na antenie Polskiego Radia programu pierwszego poseł Nowej Lewicy, poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Nowej Lewicy, Marek Balc, mówił, że ochrona konstytucyjna rodziny z tytułu artykułu 18 Konstytucji nie wyklucza legalizacji związków jednopłciowych. Posłuchajmy dokładnie, jak to argumentował poseł Balc. Pod ochroną, co nie zmienia faktu, że nie zabrania się zawierania w Konstytucji małżeństw jednopłciowych. Więc nigdzie w Konstytucji nie ma zapisu, że takie małżeństwa są zabronione. A w polskim prawie wszystko, co nie jest zabronione, jest dopuszczone. No właśnie, może mamy tutaj jednak rzeczywiście problem prawny. Ja cytowałem posłowi Baltowi artykuł 18 Konstytucji, który brzmi dokładnie tak. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Koniec cytatu. No może poseł Balc ma rację, że ta konstytucja pisana przez Tadeusza Mazowieckiego i Aleksandra Kwaśniewskiego nie jest w tym zakresie precyzyjna i otwiera pole do na przykład złożenia projektu ustawy o tak zwanych małżeństwach jednopłciowych. Czy tak rzeczywiście może się stać? Jak to widzi Paweł Badzio? No, zastanawiałem się już kilka lat temu nad możliwościami zawierania takich związków w Polsce i rzeczywiście ten artykuł był przywoływany jako artykuł, który blokuje takie możliwości, ale gdybyśmy teraz rozbierali logicznie słowo po słowie i zdanie po zdaniu tego artykułu, to myślę, że ta interpretacja posła Balta nie byłaby potraktowana
w wielu środowiskach jako błędna albo jako bezsensowna. Ja miałem takie zdanie już wcześniej. Poza tym była jeszcze inna droga zawierania takich związków na podstawie już nawet nie do odwoływania się bezpośrednio do konstytucji, ale na podstawie wyroków sądowych. Ale to już jest trochę inna sprawa. Mi się wydaje, że najbardziej istotne chyba w tej sprawie jest to, żeby rzeczywiście tradycyjna rodzina znajdowała się pod odpowiednią opieką i chroną państwa i żeby to była po prostu oczywistość i należałoby znaleźć ku temu jeszcze być może dodatkowe narzędzia, instrumenty, gdyby zakładać pewien czarny dla niektórych scenariusz, ale taki, który po prostu wpłynie na rozwodnienie bardzo istotnych wartości w naszym życiu społecznym. Także podsumowując, jeszcze raz powiem, mi się wydaje, że ta interpretacja nie jest bezzasadna. No właśnie, bo czy inaczej inna byłaby waga zapisu konstytucyjnego, gdyby brzmiał on na przykład tak, że związek kobiety i mężczyzny jest jedyną formą małżeństwa możliwą do zawierania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Taki artykuł nie jest jednak wpisany do konstytucji. Pytanie do Łukasza Jankowskiego, no to w takim razie może poseł Balt i w ogóle posłowie lewicy, którzy poparli tę rezolucję Parlamentu Europejskiego, mają rację, że niewykluczony jest taki projekt i może on być zgodny z polską konstytucją. Łukasz Jankowski? Straciliśmy chyba łączność z Łukaszem Jankowskim. W takim razie zapytam jeszcze o wypowiedź w kontekście tych spraw europejskich, o wypowiedź dzisiaj dla Polskiej Agencji Prasowej prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który wokół tych problemów powiedział między innymi tak, że traktaty w niemałym stopniu przestają obowiązywać, zasada równości państw też jest łamana i to w sposób bardzo drastyczny. No więc to o tym właściwie rozmawialiśmy, o tym, że traktaty europejskie nie dają pewnych kompetencji instytucjom unijnym, ale skoro jest Łukasz Jankowski, to ponowię jeszcze to pytanie, które zadawałem w kontekście wypowiedzi posła Balta. Czy rzeczywiście artykuł 18 Konstytucji, który no, mówi się, że chroni rodzinę i małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, jest mało precyzyjny i nie wyklucza z ustawy o związkach jednopłciowych? Łukasz Jankowski. No nie jest. To jest to definiowane, że w polskim rozumieniu prawa, ale nie tylko prawa, także kultury, która się kiedyś być może zmienia, może się nie zmieni, no, ale jak na razie małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, tak rozumie to przytłaczająca większość Polaków i tak jest to często interpretowane przez Trybunały Konstytucyjne w różnych składach, więc jakby tutaj nie ma dyskusji, no, ale to jest tak, że niestety prawo, zwłaszcza normy ogólne w prawie, można bardzo szeroko rozciągać na to. To widzieliśmy twórców przy okazji działania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Komisji Europejskiej, która z ogólnych zapisów o potrzebie praworządności wywnioskowała sobie, że może ustalać, kto jest sędzią w Polsce, kto nie jest sędzią i jak sędziów mamy wybierać. No, z każdego ogólnego zdania przy odrobinie inwencji twórczej można wyciągnąć niestworzone wnioski. To robi pan Balt, to jeszcze pół biedy, jest politykiem. Politycy mają to do siebie, że czasami mówią rzeczy niemądre, ale jeżeli robi to Trybunał Poseł Balt, ale panie redaktorze, poseł Balt dał do zrozumienia, że taki projekt, skoro jego zdaniem i zdaniem całej nowej lewicy jest zgodny z konstytucją, taki projekt za chwilę być może się pojawi w Sejmie. No to być może wtedy lewica już nie będzie miała 6%, będzie miała 4%. No, rzeczy niemądre w Polsce mają swoje konsekwencje.
jakby nie na tym polega wolność słowa, że pan poseł Bas może sobie powiedzieć każdą rzecz, nawet najbardziej bzdurną. Może również powiedzieć, że w Polsce jest zapisane to, że Polska rozciąga się na połowę Marsa i ćwierć galaktyki, ale to nie wpłynie, bo sobie to wyciągnie z jakiegoś innego przepisu konstytucji, no ale będzie miało to słabe skutki i prawne, i polityczne. I tak samo chyba będzie w kwestii tych małżeństw jednopłciowych. Panowie, to w takim razie zamykając te wątki europejskie, odwołanie właśnie do Jarosława Kaczyńskiego z dzisiejszego wywiadu dla Polskiej Agencji Prasowej. Traktaty w niemałym stopniu przestają obowiązywać. Zasada równości państw też jest łamana i to w sposób bardzo drastyczny. Skoro traktaty są łamane, skoro instytucje sobie przypisują, instytucje europejskie przypisują sobie kompetencje, których nie mają, to może premier Morawiecki powinien zażądać czy oczekiwać nadzwyczajnego szczytu Unii Europejskiej poświęconego przygotowaniu nowego traktatu, bo Jarosław Kaczyński też mówi w tym wywiadzie, że potrzebne są zasady doprecyzowujące kompetencje instytucji unijnych. To co, może nowy traktat precyzyjny, jasny i wykluczający pewne działania instytucji unijnych, z którymi się teraz, no właśnie teraz, od kilku lat się mierzymy. Paweł Badziu. No trochę bym się obawiał tego pomysłu, który może wydawać się jako ambitny, jako śmiały, jako niezbędny w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, kiedy po prostu kompetencje państw poszczególnych, narodowych są zawłaszczane dzięki głównie rzeczywiście działaniom TSUE. Te działania, które, tak jak mówiłem czasami, ale chciałem to jeszcze zacytować, one są nawet w literaturze pewnych krytyków, oczywiście, czy analityków Unii Europejskiej, są określane jako podstępne, czyli nietransparentne sposoby, które mają wpływać na rozwój integracji. Tak to się mówi w pewnych środowiskach socjologów czy politologów. Nikogo to nie oburza, ale mam wrażenie, że niestety to się jakoś tak nie pojawia się w debacie polskiej, chociaż warto o tym normalnie mówić, a nie ulegać pewnym ideologicznym wypowiedziom, no nawet takim jak te orędzie von der Leyen. Tam, nie wiem, patrzę na nie z sympatią, ale wiadomo, no, kiedy ktoś mówi mnóstwo rzeczy o wartościach europejskich, to mam wrażenie, że po prostu przeniosłem się trochę w inne czasy. Mówmy chyba bardziej jednak o interesach, a nie o wartościach, bo tych wartości jest niesłychanie mało, a w Parlamencie Europejskim zdecydowanie mało. No, rozumienie wartości przez obywateli Unii Europejskiej, a także polityków jest pewnie bardzo rozbieżne już i teraz chociażby pod hasłem prawa kobiet na pewno można by były różne seminaria zorganizować. To krótkie jeszcze pytanie, Łukasz Jankowski. Nowy traktat, czy to jest projekt zbyt śmiały? Kiedyś były spotkania, do których ostatnio odnosił się Jarosław Sikorski, nawet między Jarosławem Kaczyńskim a Angelą Merkel. Zresztą Angela Merkel przez wiele lat, i to nie jest w wielu relacjach, traktowała Jarosława Kaczyńskiego jako jedynego polskiego polityka, z którym warto na poważnie rozmawiać. W odróżnieniu od chociażby Donalda Tuska, który raczej miał rolę podrzędną, i czy takie rozmowy miały miejsce w roku 16-17. Wtedy Jarosław Kaczyński raczej sugerował, tak, że ten traktat jest niedobry, trzeba pójść w kierunku nowego traktatu. Angela Merkel tą polską ścieżkę odrzuciła, między innymi dlatego, że to jest zbyt trudne, że w tej chwili przy takich napięciach gospodarczych, społecznych, politycznych między różnymi krajami Unii Europejskiej otwieranie dyskusji traktatowej skończy się spektakularnym fiaskiem i być może rozpadem wspólnoty nawet do tego stopnia. Więc wydaje się, że te polskie propozycje w chwili kryzysu, to permanentnego kryzysu, będą spychane na plan dalszy. One mogłyby Unię Europejską uzdrowić, mogłyby powiedzieć, że Unia Europejska jako wspólnota chciałaby lepiej działać, ale chyba nie ma takiej odwagi w państwach Europy Zachodniej, nie ma takiej odwagi szczególnie wśród eurodecydentów, wśród eurobiurokratów, żeby na tym stracili na nowym traktacie, bo ten traktat miałby być znacznie bardziej wartościować państwa narodowe. I taką siłą rozpędu Unia Europejska będzie wierzyć na jakiś jałowy bieg i będzie chyba w jakiejś dalszej przyszłości iść w stronę dezintegracji, implozji, a nie w kierunku nowego traktatu, który mógłby ją uratować. Więc w tym sensie politycznym byłoby to być może i zbawienne dla wspólnoty, ale politycznie obecnie raczej nierealne. No poczekajmy też na nowe otwarcie w Niemczech, to już za 2 tygodnie. Panowie, protest medyków. Dzisiaj ciężar prowadzenia negocjacji przejęła Kancelaria Prezydenta i minister do spraw dialogu społecznego
Społecznego z Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, Bogna Jankę, wyrażała ubolewanie z powodu nieobecności w trakcie dzisiejszych rozmów przedstawicieli Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Bardzo szkoda, że tych państwa nie było dzisiaj na spotkaniu w Kancelarii Prezydenta. Nieobecni nie mają racji i to jest chyba najlepsze podsumowanie tej sytuacji. Istotą demokracji jest dialog. Tam, gdzie są problemy i gdzie są postulaty, gdzie są żądania, należy spotkać się przy stole i rozmawiać o tym. A dzisiaj trwały rozmowy na temat ważnej grupy zawodowej ratowników medycznych. Wiemy, że to jest grupa przez lata poszkodowana. To są ludzie, którzy jeżdżą do osób z udarami, zawałami, do kobiet rodzących czasami w trudnych warunkach, nawet na ulicy. To są ludzie pracujący pod ogromną presją czasu i także stresu. No, nie było przedstawicieli medyków, którzy zawiązali to białe miasteczko. Wczoraj się nie stawili na spotkaniu z ministrem zdrowia. Chcieli rozmawiać z premierem. Dziś chcieli rozmawiać z prezydentem, ale powiedzieli, że z prezydentem porozmawiają wtedy, kiedy najpierw porozmawiają z premierem. Czy to jest jeszcze, czy panów zdaniem to jest jednak grupa, która chce rozwiązywać problemy pracowników służby zdrowia i w ogóle problemy systemu? Czy to są osoby, które no, tymi żądaniami, oczekiwaniami od razu spotkań z najwyższymi przedstawicielami władz na samym starcie rozmów no, sygnalizują, że to jest protest o charakterze stricte politycznym, który ma wzniecić pewne antyrządowe emocje? Jak to widzi Paweł Bacio? Chyba rzeczywiście chodzi o to, żeby gonić króliczka, a nie go łapać. Wydaje się, że taką istotną jakością dla tego środowiska jest posiadanie miasteczka 2.0. Nie wiem, czy ono będzie się cieszyło taką popularnością jak jego pierwowzór. No ale tutaj jeszcze dodam, że ja trochę się gubię w tych debatach, które mają miejsce wokół miasteczka i wokół służby zdrowia, dlatego że myślę, że trochę za mało. Być może to jest taki start dopiero jakiejś takiej wielkiej, bardzo istotnej debaty, która powinna towarzyszyć tym wydarzeniom, ale niesłychanie mało merytorycznych informacji przedostaje się chyba do mediów, a może media konsumują w zbyt małym stopniu te merytoryczne informacje. No i mamy teraz taki spór, czy oni się spotkają, kiedy się spotkają. Co do tej uwagi o ratownikach medycznych, to uważam, że to jest ona bardzo sensowna, dlatego że ratownicy medyczni rzeczywiście oni byli zawsze na marginesie rozmów płacowych, takich czy innych, i oni byli pozostawieni na tym marginesie zarówno przez najbardziej istotne środowiska lekarskie, jak i no, powiedzmy przez instytucje rządowe. I tak było latami, tak to trwało. Także dobrze, że ta sytuacja, na pewno dobrze, że ta sytuacja się zmieniła. Natomiast tutaj, żeby kogoś wybrać, solidaryzować się w tej rozmowie, w tym fragmencie debaty, no mamy do dyspozycji tylko te trzy bardzo ogólne postulaty komitetu, czy miasteczka, może lepiej byłoby tak to powiedzieć, nie wiem. I nic więcej na razie nie ma. Jeżeli chodzi o debaty polityczne, to one tylko operują epitetami. Ja staram się dotrzeć do pewnych danych, które są istotne, ale chyba byśmy weszli może w zbyt drobiazgową rozmowę teraz o ochronie służby zdrowia. Ja tylko powiem, że wszyscy to wiedzą, ale te dwie trzecie Polaków negatywnie ocenia służby zdrowia. Rzeczywiście dosyć dobrze ocenia kompetencje lekarzy i to z tego się należy oczywiście cieszyć. Natomiast jedna dana mnie zdziwiła bardzo, dlatego że korzystający z publicznej służby zdrowia, tylko 35% ludzi korzystających ze publicznej służby zdrowia uważa, że to leczenie jest bezpłatne. I to mnie bardzo zastanowiło. Badania były robione gdzieś około 2,5-3 lat temu, więc dosyć świeże jeszcze są. Łukasz Jankowski, jak postrzega ten protest tego środowiska medycznego? Tam między innymi Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy jest aktywny. Czy to jest, no, znaczy inaczej, dlaczego dzisiaj, kiedy no jest już zapowiedź wiceministra zdrowia Waldemara Kraski, że w przyszłym tygodniu będą rozwiązania dotyczące ratowników medycznych, czyli być może w końcu jeden z tych najbardziej palących, mówił o tym nawet były minister zdrowia z ramienia PiSu, Bolesław Piecha, jeden z najbardziej palących problemów zostanie rozwiązany i nawet już protesty ratowników medycznych być może zostaną zawieszone, słyszeliśmy o tym w serwisie Polskiego Radia 24. Dlaczego w tych rozmowach nie uczestniczą ci reprezentanci Białego Miasteczka? Jak to rozumieć, Łukasz Jankowski? No,
no być może za gorsze protest ma nie trwać, ale robiąc na swoją własną szkodę. Ja dzisiaj dwukrotnie byłem w Białym Miasteczku 2.0, raz o godzinie 7.30 do 8.00, wtedy miasteczko spało, była jedna pani pielęgniarka, zresztą bardzo sympatyczna, cała reszta protestu albo już, tak jak ona powiedziała, wyjechała na dyżury albo do pracy z tego Białego Miasteczka po nocy spędzonej pod namiotami. Część została i jeszcze w tych namiotach spała. Potem byłem drugi raz w godzinach południowych, lekko popołudniowych, wczesno popołudniowych, wtedy było znacznie więcej medyków rzeczywiście, ale to dalej nie były tłumy. I tak jak się rozmawiało z osobami, które tam są, no, istotna część tego protestu to jest protest agro Unii z Michałem Kołodziejczakiem na czele, które serwują jedzenie, ziemniaki, można przyjść zjeść, nie, ale to chyba nie jest protest medyków, prawda? Nie, to się zgodzimy. I jedno to wybrzmiewało z rozmów z protestującymi, że tam nie ma energii na rewolucję, tak? Że to jest trochę sztucznie postawione miasteczko, że to miasteczko nie ma w sobie takiej realnej energii protestu, jaka była w tym miasteczku pierwszym sprzed kilkudziesięciu lat, i stąd wydaje się, że to nie będzie protest, który zmusi rząd do jakichś głębszych ustępstw. Zresztą też pytanie, czy one są wszędzie potrzebne, czy naprawdę w Polsce lekarze specjalnie zarabiają za mało, tak? Postawmy sobie takie pytanie. Bo jak ja się patrzę na zaroby moich znajomych, kolegów lekarzy już po specjalizacjach w części, to nie są głodowe pensje, tak? To nie są ludzie ubodzy wedle tego wykształcenia. Wedle wyliczeń, które przedstawiło Ministerstwo Zdrowia, z czym zresztą zgodził się na przykład Krzysztof Bukiel z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, no to jest 13 tysięcy złotych, tylko tam powstał spór, czy razem z dyżurami nocnymi, z dodatkami, no ministerstwo przyznało, że to jest razem z dyżurami nocnymi, no ale wiadomo, że jeżeli są te dodatkowe aktywności, jest też wyższe wynagrodzenie, to średnia ta płaca no nie wygląda źle jak na polskie warunki. Nie wygląda. To są różne formy do zarabiania. Też faktem, że w Polsce lekarze pracują bardzo dużo, pracują za dużo. Nie, ale też się wrócić na jeden mechanizm tego protestu. No i to pokazuje też, że on może nie cieszyć się wielkim społecznym poparciem. Oczywiście są zawody medyczne, jak ratownicy medyczni, jak laborantonci, jak technicy, jak obsługa szpitali, salowe, które cały czas są dramatycznie niedopłacani. I tutaj interwencja jest potrzebna i protesty też są potrzebne, żeby zmusić rząd do odpowiedniej reakcji płacowej szybciej, niż by to rząd sobie chciał i pewnie w większym wymiarze również, niż by to sobie życzył minister finansów, ale ogólnej atmosfery w tym miasteczku protestu no nie było, bo kilkanaście medyków, bardzo mało osób przychodzących, głównie większość to byli dziennikarze. Czyli energii nie ma, mówi Łukasz Jankowski. Jeszcze na koniec jeden temat, na który mi zależy, bo może panowie mi to wyjaśnią od strony ekonomicznej, czyli to, o czym poinformował też poseł Kacper Płażyński, Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, chce za 45 milionów złotych odkupić od Francuzów 51% udziału w firmie Saur Neptun Gdańsk. Saur Neptun Gdańsk dzierżawi infrastrukturę wodociągową kanalizacyjną Gdańska od 30 lat i ta umowa dzierżawy, zaznaczmy, kończy się za 15 miesięcy. W takim razie po co wykupywać udziały na 15 miesięcy przed wygaśnięciem tej umowy, skoro cała ta infrastruktura i tak przejdzie na stronę Gdańska? No może te ekonomiczne zawiłości wyjaśni Paweł Bacio. No ja nie jestem w stanie oczywiście tej inwestycji wyjaśnić w żaden sposób racjonalny. To znaczy, jeżeli ta najważniejsza infrastruktura za 15 miesięcy ma przejść w wyładanie Gdańska, to nie rozumiem, po co kupować 51% udziałów za, no tak pewnie to jest tak spod grubego palca, tak, że jak ta firma przynosi taki, a nie inny zysk, to za 7-letni zysk, chyba nawet więcej niż 7-letni zysk, kupują te udziały za 45 milionów złotych. Nie, tu tego nie da się wyjaśnić. Myślę, że na wnikliwe pytania dziennikarzy w Gdańsku pani Aleksandra Dulkiewicz powinna odpowiadać. I ostatnie 30 sekund dla Łukasza Jankowskiego, który może jednak rozumie zasadność ekonomiczną tej transakcji. No, nie ma zasadności ekonomicznej, nie rozumiem, i poza dofinansowaniem firmy francuskiej. Sopot również tam wygasła umowa z tą samą firmą. Sopot powołał własną spółkę, przejął
techniczne kompetencje, wszystko odbyło się normalnie. Senat kiedyś mówił, że chodzi o know-how, którą ma to ta spółka, która ma też udział w fale 49 ma miasto, więc ma know-how też pewne posiada. Ogólnie pachnie to na jakiś gruby szwindel i na gruby transfer pieniędzy. I takim jednoznacznie ostrym sformułowaniem zakończył Łukasz Jankowski naszą debatę z Radia Wnet i Telewizji Republika, któremu bardzo dziękuję i dziękuję również Pawłowi Badzio z Gazety Obywatelskiej. Dziękuję za udział w debacie. Krzysztof Świątek, do usłyszenia.